3, 2, 1. Witajcie, wojownicy Ostrości, na kanale Wojowników Ostrości, ponownie w scenerii plenerowej, tak? Tak, witajcie. Pół dzisiaj, na pół, tak? Prawie. Jesteśmy tutaj na świeżym powietrzu. W miejscu publicznym, na świeżym powietrzu, z wami Wściekły Byk, Ostra ja, Mieś. Tak. Dzisiaj testujemy. A sos na tych, o tych testach dziś jest ciekawy. Tak, ciekawy, bo jest to kolejna pozycja od papieża Ostrości, któremu serdecznie bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy za jego hojne dary. Niech cię kapsajcyna błogosławi, tak? Tak, no to przedstaw, Byku. Co tam mamy? Co tam mamy? Bycze oko, czyli Bullseye, Carolina Reaper. Tak, czyli sos z myślą typowo chyba o Wściekłym Byku? Tak. Tak, o Wściekłym Byku, szczególnie z tym czarnym, z dodatkiem czarnego czosnku. Tak, Carolina Reaper i czarny czosnek. Tak, przeczytamy skład. Tutaj jest Extra Hot napisane na nim z czterema płomykami, więc obstawiam, że to jest z tego Bullseye'a najmocniejsza z propozycji. Tak nas papież kocha, że nas tak pobłogosławił największą ostrością. Skład to mamy tutaj tak, woda, ocet spirytusowy, pire pomidorowe, cukier, Carolina Reaper chili w ilości 6%, garlic, czyli czosnek w ilości 3,6%, mąka kukurydziana, modyfikowana mąka kukurydziana, papryka Bell, czarny czosnek w ilości 0,5% i za kolor, tym razem nie za moc, tego sosu odpowiada ekstrakt z papryki. Później jest w składzie sól, puder cebulowy i tutaj jest w następnym składzie grillowana cebula, imbir, bird's eye chili, czyli właśnie odpowiadająca za chyba te oko. No, no. Bird's eye chili, naturalny smak czosnku też jest tutaj dodany. Mówiąc naturalny aromat czosnku, regulator kwasowości i no zagęszczacz, guma ksantanowa. Wstrząśnij, zawęż. Tak. Wstrząsnąć porządnie przed użyciem, więc trzeba wstrząsnąć. No dobra. Odkręcić. Powąchać. Powiem ci, że dla mnie Dla mnie przyjemny zapach, bardzo aromatyczny. To interesujące, że ty... Czosnkowo-paprykowy. Że ty o sosie właśnie z Caroliną Reaper mówisz, że jest interesujący. Bo nie czuć Caroliny Reaper, tylko czuć przyjemny zapach, aromat czosnku. Ale to nie jest taki czosnek właśnie gotowany. Już go lubię. Tak. Nie jest to właśnie gotowany czosnek, tylko taki właśnie świeżość czosnkowa. No i w zasadzie jest dominujący ten czosnek przez zapachowo stricte. Gdzieś tam w tle taka cytrusowość właśnie tej Caroliny Reaper wyczuwalna. Octowość delikatna gdzieś tam w aromacie, ale główną nutą zapachową jest tutaj dominacja czosnku. Bardzo czosnkowy, nie? Bardzo czosnkowy. No. Wręcz jakbym wąchał taki sos czosnkowy, co się do kebaba daje. Nie? My dzisiaj nie mamy kebaba, mamy inny nośnik. Coś innego. Coś innego, inny nośnik. Papryki gdzieś tam w tle. Jakaś też słodkość taką czuć. No właśnie taki, nie czuć ani octowego, mocnego, dominującego. Nie, lekko octowy, natomiast na pierwszym miejscu czuć ten... Czoskowość, lekką słodycz. Zobaczymy, na czym testujemy. Dzisiaj testujemy na kanapeczkach z maka. Tym razem z maka, bo takie się nam udało wziąć dzisiaj na wynos. Tak. Malutkie nośniki, takie. Tu nam wieje. Ale mamy nadzieję, że nic nie zwieje. Troszkę nam zawiało, ale mamy nadzieję, że nas dobrze słychać. Dobrze. Dobrze, no to co? Takie oto kanapeczki. Tutaj łyżeczki. Daj łyżeczkę, ja sobie łyżeczkę przydrutuję. Wy zobaczycie ją potem na zbliżeniu. Na przebitce. Dokładnie. Łycha.
Łycha, łycha. Tak, tutaj warunki trochę spartańskie, ale damy radę. My nie damy rady. Chwyć mi korek. Chwyć ci korek. Przy okazji podniosę moje chusteczki. Nasz pierwszy subskrybent już patrzy, jak tutaj gazujemy. Co siwo. No, ładne jest. Przyjemna konsystencja zwarta, nie ma jakichś takich cząstek tutaj typu paprykowego. Dobra, butelkę na razie chwyć, natomiast my widzimy się za moment, będziecie mieli zbliżenie. Tak. I jesteśmy z powrotem. Jesteśmy z powrotem. Tak, z łyżką w twarzy. Będzie sobie dozował łyżeczkę, ja tą łyżeczkę mam przydozowaną, którą widzieliście. No taki wręcz ketchup rzadki, przecier pomidorowy. No. Wracamy? I wracamy. Dobrze, no to polejemy sobie po kurczaku. Zaraz wam to pokażę, jak to wygląda, bo pewnie nie widzicie, ja tutaj na kolanach to tak trochę robię, ale za bardzo innej możliwości nie ma. Jeszcze przetrę tą łyżeczkę trochę o bułkę. Łycha. No, wygląda to dosłownie tak. Zalany kurczaczek. Tu też mamy jakiś sos majonezowy pod spodem, pod sałatą, kawałek kurczaka. Zobaczymy, jak to wejdzie. Przykrywamy drugą bułeczką. Byku robi dosłownie to samo. Tak, przykrywam już. No i będziemy konsumować. Pachnie trochę nawet, teraz jak ją wylałem na bułkę, trochę taką sriraczą. Bardzo czosnkowy taki. Ale sriracha też ma takie czosnkowe klimaty. Kebabik taki, no dobra, to ci damy. Smacznego. Na razie czuję kurczaka. Mhm. Kurczaka, słodkość tego majonezu, który tu jest dodany? Tak. Zjadłem tak pół. Powiem tak. Karolina działa z opóźnieniem. Mam tego świadomość. Ale czy by się tutaj przebijała Karolina? Mamy też mieczka, ale to z bułki. Z suchości tej bułki. Mamy też inny nośnik niż zazwyczaj, bo to nie są kaduki, jest nośnik zamknięty, więc też trzeba to wziąć pod uwagę. Natomiast absolutnie ten sos nie zaburzył smaku tej kanapki. Miałem nadzieję, że ze względu na suchość tej bułki, że to będzie w jakiś sposób powodowało ci linę, ale nie. Może gdzieś w tle, już teraz jak zjadłem ten ostatni kawałek bułki, trochę tak nasączony tym sosem, może taki klimat faktycznie trochę takiego lekko gorzkawego czosnku. Tak, właśnie lekką goryczkę miałem wspomnieć, że tutaj po przełknięciu. Taki lekko, ale naprawdę minimalnie goryczkowy czosnek. No. Natomiast pikantność? To jest takie jedzenie, dałbym jak czosnek, bez uderzenia nawet ostrości tego czosnku. Stylkę. Teraz jak już zjadłem, czuję, ale to czuję, to jest za dużo powiedziane, bo ledwo je zauważam. Natomiast mrówki takie trochę
na wargach i podobne mróweczki na gardle, ale to jest tak, tak śladowe, że nie wiem, no jak po jakichś chipsach nie za bardzo pikantnych. Taki posmaczek. Natomiast to nie jest nic co by zrobił wow. Także czekam na... Nic to bym miał zabić, jak dotąd na razie wcinam. Absolutnie. Czekam na byka i będziemy robić łychem, bo ja tak naprawdę nie czuję, żebym zjadł coś, co by mnie w jakikolwiek sposób zakło. Ja powtórzę, miałem nadzieję, że tutaj zawartość Karoliny Lippert spowoduje, że no ale będę miał... 6%, więc... Ale mimo wszystko, że będę miał jakąś produkcję świny wzmożoną, ale nie. Tak, byku troszkę wolniej je takie większe nośniki. To możemy przyspieszyć. Robimy cięcie, wrócimy jak już doje. 2000 years later. No to jesteśmy z powrotem. Byku dojadł, trochę walczył z tym nowym nośnikiem. Tak, troszkę to zajęło. Ale oczywiście nie pod względem mocy, bo tu żadnej nie było. Nie. Natomiast trochę go przytykała. Zresztą ja też miałem czkawkę z tej suchości, jak słyszeliście. No to co, no wrażeń jakieś masz? Bo jesteś świeżo po przełknięciu ostatnich kezów? Ostrościowo żadnych. Nawet ostrość stricte czosnkowa była bardziej zapachowa, obecność tego czosnku, niż jakichś takich pikantnych motywów. No ja teraz jak przeciągnę ślinkę i tak trochę powdycham, to jako że jestem wrażliwszy na czosnek, to czuję, że zjadłem coś ze sporą ilością czosnku. Mi się teraz na przykład odbiło, to mi się odbiło tak czosnkowo. Natomiast ale jestem wrażliwszy na ten czosnek, więc... Tylko przez to, że połykałem dużo powietrza przez... Dobrze. No to myślę, że możemy łychy dozować. Zdozujmy łychy. Ja sobie przydozuję. No, mi też obrazu krótko. Dobra, co przydozujesz sobie, czy... Nie, jak już trzymasz butelkę. Dobra, to dam tobie najpierw. Spoko. Co to, kurde, wasz kolega? No. I tak się, kurde, tutaj pistula, nie? Chyba coś chce. Szukasz jakoś ekstra. No. Nie chcę być niegrzeczny, ale co, kręci się jakiś fajny serial, czy co? Jesteśmy z powrotem. Byku już tu ma przydozowane. Ja również sobie tutaj dozuję i zobaczymy zaraz, jak to smakuje. Łychę pokazywałeś bliska? No, mają na przybitce. Tak, mają zdjęcie. Z tego. Wygląda dokładnie identycznie. Nie ma jakichś nawet fragmentów papryk, żadnych pestek ani nic takiego. Smacznego. Chociaż nie wydaje mi się. Słodki, czoskowy. 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 Przejechało mnie tak. Czoskowy. Nie, taka kwaśność. Octowo. Nie, to ja nie czułem. Ten ocet spirytusowy, co tutaj jest dodany w składzie. Ja nie czułem, natomiast... jeśli chodzi o pikanterię, ponownie czuję mrówki na wargach. Tak, koncentruje się to głównie na wardze. I w sumie tyle chyba. Wokół warg, tak? Tak, tak samo czuję. Takie pulsowanie. Takie mróweczki. Ja z tyłu na gardle też delikatnie czuję. Teraz. To ja nawet nie. Natomiast no, ten produkt, jak tu pisze, extra hot, no nie jest to extra hot dla nas. Nie jest to, zdecydowanie nie jest to extra hot. Natomiast jest to produkt jak na tą zawartość czosnku. Bardzo czoskowy. Bardzo czoskowy, no ale też niezły. Nie jest to... Nie... Wiesz, ty się możesz wypowiedzieć bardziej, bo ja na przykład jestem zwolennikiem. Ty lubisz, natomiast czoskowy. Ja, który za czoskiem nie przepada, tak, do takiego sosu akurat bym nic nie miał. Jest on
na tyle zbalansowany też w stronę słodyczy i w stronę innych aromatów, tej lekkiej też pikanterii, co tutaj odpowiada. I myślę, że fakt, ten czosnek jest duży, natomiast zdecydowanie fajnie większy, się komponuje. Zdecydowanie większy ten czosnek jest zapachowo, to niż tak, to tak. Smakowo tutaj przeszkadzają. No, smakowo jest słodycz, potem czosnek, potem ta lekka pikanteria taka na wargach. Tak, no i ten gdzieś delikatny, krótkotrwający. No i gdzieś ten czosnek potem kwasek do mnie też. Ten czosnek potem do mnie wraca, jak się odbije coś, to faktycznie się czuje, że coś czosnkowego zjadło. Czy sos do polecenia? No jeśli go dostaniecie u nas, to jak najbardziej. No, nie wiem, na ile on jest u nas dostępny. A na ile jest, ale w ogóle widzimy, że to jest, że to jest produkcja Heinza, Heinz Company. Wiem, że nie takie w szklanych butelkach, tylko w plastikach. Sosiki są dostępne czasem w Lidlu. Ale akurat Carolina Reaper Bullseye? Nie, różne wersje z tego Bullseye'a w plastikach, natomiast na pewno nie Carolina Reaper, na pewno słabsze, bardziej pewnie jak smakowe keczupy niż pikantne sosy. No tutaj też delikatnie można powiedzieć, tylko czujemy... No to jest pikantny sos, no i no tyle. Barger, tak, jak w momencie na czysto przyjmowany. To jest lekko pikantny sos. Natomiast na odcinku nawet się nie odezwał, gdzieś się tam zgubił. Także my papieżowi ostrości dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Czy ten sosik polecamy do zakupienia sobie? Jak najbardziej polecamy. Tak, w początkującym. Tak, jest to przyjemna pikantność, nie jest to jakaś taka zabójcza, nie jest to dla nas w dużej mierze zauważalna. Na czysto jest gdzieś tam przez moment. No, mnie już teraz odbijanie atakuje czoskowe typowe. Czoskowe, tak. Bardzo jest na to wrażliwe. I się gdzieś tam z tyłu języka przez moment ślina generowała. Natomiast teraz już w zasadzie nie. No także co, łapka w górę dla nas i w podziękowaniu dla papieża ostrości, tak, za te hojne dary, które tutaj regularnie będziemy testowali. Możecie zostawić subskrypcję dla kanału, tak, żeby nie pominąć kolejnych materiałów, a na dziś żegnają się już z wami Ostry Miś i Wściekły Wiek. Na razie, pa, pa. Trzymajcie się, see ya.